Nazywam się Łukasz Kozak, jestem współpracownikiem Biblioteki Narodowej w zakresie rozwoju Biblioteki Cyfrowej Polona. Tutaj jestem kuratorem części dotyczącej digitalizacji. I to jest rzecz, którą się głównie zajmuję. Być może Państwo mnie mogą kojarzyć z jakichś dziwnych stron w internecie. Niestety nie mogę ich pokazać jako referencji, ponieważ sieć Centrum Nauki Kopernik blokuje je jako pornografię. Chociaż to są średniowieczne miniatury. Zaczynamy wykład, aczkolwiek ja wolałbym traktować tę imprezę bardziej warsztatowo. Tak jak Państwo zresztą widzą, tu się dużo dzieje, po drugiej stronie mamy warsztaty, tu za ścianą są prezentacje najważniejszych polskich projektów. Proszę się jakoś nie przywiązywać do miejsc, ale migrować, zwiedzać, co tu się dzieje. Jeśli Państwo nie wiedzą, jest tu również wystawa starych komputerów i innych urządzeń. To ma jakąś swoją nazwę własną, ale zapomniałem, i chyba Muzeum Komputerów i Technologii, czy coś takiego. W każdym razie, jak wchodzą Państwo do centrum, to po lewej stronie mogą Państwo obejrzeć naprawdę fajne rzeczy. Amigi, ZX Spectrum i inne takie rzeczy. Dobra, jeśli chodzi o temat nekromancja dla kreatywnych, skąd to się wzięło? Po pierwsze jest, proszę traktować to, co tu się teraz odbywa, nieco komplementarnie do panelu, który będzie o godzinie 16, do panelu, w którym udział wezmą przedstawiciele NTR-u, Rijksmuseum i Bibliothèque Nationale de France oraz Alexander Baron, który ożywia tych martwych w sposób najbardziej kreatywny, to znaczy robi z nich nie z nich jedzenie, tylko na podstawie ich zachowanych, zdigitalizowanych, dawnych książek, przepisów. Więc tak, tak jak mówię, to jest pewien wstęp dotyczący tego, co w ogóle możemy znaleźć i dlaczego możemy znaleźć w sieci te materiały, ponieważ wiąże się to nie tyle z technologią, tylko z, i tutaj mógłbym już zapytać Państwa z czym, a Państwo by powiedzieli oczywiście z legislacją, z prawem autorskim. Więc na razie zaczynamy od ładnych, tańczących szkieletów z kroniki Szedla. To jest kronika z końca XV wieku, pierwszy tak bogato dekorowany inkunabuł, który został zdigitalizowany, jest dostępny między innymi w Bibliotece Cyfrowej Polona. Ryciny u Kobergera robił między innymi młody Albrecht Dürer. Trudno w ogóle rozpoznać, które są jego obecnie, bo to była produkcja seryjna. W każdym razie to jest chyba najbardziej znany drzeworyt z tego druku. Jest ładny, ale teraz przejdziemy do czegoś brzydkiego. Te pulchne putta, aniołki, amorki, czy jak je nazwać, Państwo na pewno znają. Czy ktoś ich nie zna? No, wiadomo, wszyscy się z nimi zetknęli w jakichś okolicznościach. Najczęściej, jak rozumiem, była to babcina puderniczka, ewentualnie pudełko czekoladek, no równie praktyczne rzeczy. Może jakiś pamiętniczek w nastoletniości ktoś miał z nimi. Czy ktoś z Państwa wie, kto stworzył to niewątpliwe arcydzieło? Głośniej. No, to jest Rafael, proszę Państwa. I oczywiście to nie jest tak, że mamy tutaj obraz, w którym mamy po prostu te aniołki paskudne. To jest kadr. One zostały wycięte z większego obrazu, zwanego Madonną Sykstyńską. Tutaj Państwo widzą, że to ma jednak trochę większą wartość artystyczną niż same te aniołki. Dyskusja wśród historyków sztuki trwa, dotyczy głównie wymiaru ramy obrazu, że tutaj mamy coś, co się nagle wcina, że te aniołki w pewien sposób opierają się o obramowanie i nadają inny wymiar obrazom, które wcześniej były tablicowe, Giotto, Duccio,
kto zna historię sztuki włoskiej, ten wie, ale mamy tutaj te kotary, no i aniołki, które uwypuklają, niby mają przybliżać. Tu już nie będę wchodził na dyskusję historyków sztuki, bo i dzieło, aczkolwiek ciekawe technicznie, estetycznie, nie jest z kolei głównie przez te właśnie aniołki tak interesujące. I teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo mogą zrobić z tymi aniołkami, co Państwo chcą? Użyć, zacząć masową produkcję pudełek na czekoladki i, nie wiem, zeszytów z tymi tu na okładce. Każdy z Państwa. Słucham? Raczej tak, dobrze. Czy już wiemy jedną rzecz? Możemy tego używać. I tutaj zbliżamy się do najważniejszej informacji, takiej na początek, ale zanim do niej przejdziemy, zobaczymy, co na ten temat twierdzą poszczególne strony. Zacznijmy od strony instytucji, która tę cudowność przechowuje. Czyli galeria w Dreźnie, mamy tutaj jej stronę i możemy zobaczyć Gemälde Galerie Alte Meister, mamy Rafaela, mamy Die Sixtinische Madonna i poza opisem mamy grafikę, na którą możemy sobie klikać i nic nam nie da, będzie zawsze w takiej kiepskiej rozdzielczości, ale możemy zrobić digitale Vorlage bestellen, czyli sobie zamówić wersję cyfrową tego obrazu. Ale żeby to zrobić, musimy kliknąć tu w Weiter, wtedy nam wyskoczy okienko mailowe i musimy po prostu do władz tego muzeum napisać, oczywiście po niemiecku, maila, w którym wyjaśnimy, po co nam, dlaczego chcemy ten obraz i prawdopodobnie w toku korespondencji dowiemy się, że komercyjnie, to nein, nie? Ale wróćmy teraz jeszcze do kolejnych. Teraz zobaczmy, jak jest w Google Arts. Sytuacja trochę inna. Przede wszystkim, wiadomo, Google Arts, domyślam się, że Państwo znają, ale może tytułem wyjaśnienia, Google Arts and Culture to jest strona działająca w ramach Instytutu Kultury Google'a, który zajmuje się naprawdę świetnymi rzeczami, świetne eksperymenty związane z inżynierią obrazu oraz z metadanymi, ale oprócz tego mamy tutaj prezentację wielu dzieł sztuki z całego świata. One są zdigitalizowane w absolutnie świetnej jakości. Możemy je powiększyć do każdego detalu, do w zasadzie każdej krakelury, tak jak Państwo widzą, w olejnym malarstwie. Możemy się przyjrzeć znowu tym ślicznotom i to, tak jak Państwo widzą, z taką dokładnością. Ale co jest problemem? Problemem jest to, że w zapisie prawa, kto ma prawa, mamy znowu wskazane Drezno, a nawet mamy, jak mi się wydaje, nazwisko fotografa, który miałby niby dzierżyć nadal prawa autorskie i decydować o wykorzystaniu tego obrazu, czy też zdjęcia tego obrazu. Abstrahując od ciekawego opisu, nie możemy tutaj pobrać tej grafiki. Możemy oczywiście zadziałać w sposób chytry i pozyskać ten materiał, robiąc screenshoty, zwłaszcza jak sobie obejrzymy to, nie wiem, na jakiejś retinie 5K, będziemy mieli jakiś wartościowy materiał, który nam posłuży do dalszego wykorzystania, ale tak naprawdę to i tak nas nie cieszy. Teraz zobaczmy, co na to Wikimedia Commons. Mamy tutaj piękną metryczkę, mamy dane autora, czyli tutaj jest Rafael we własnej osobie, mamy dane dotyczące miejsca przechowywania, mamy wreszcie grafikę,
którą możemy sobie kliknąć i okazuje się, że ona już jest nieco bardziej zadowalająca, jeśli chodzi o wielkość i jakość, ale nadal nie jest to, to czego byśmy potrzebowali. Tutaj jest galeryjka i ze względu na to, że to jest Wikipedia, oczywiście możemy się spodziewać, że na Wikipedii będzie jeszcze więcej stron z tym obiektem, a w zasadzie cała lista, różni ludzie uploadują swoje własne grafiki. Czy to na Wikimedia, czy to na Flickra i różnie je oznaczają. Niektórzy oznaczają, że są pod copyrightem, inni oznaczają, że nie. A prawda jest taka, że tak jak widzimy tutaj i w innych zapisach na Wikimedia, na Google tego nie znajdziemy i na stronach Muzeum w Dreźnie też tego nie znajdziemy, to jest domena publiczna. To jest domena publiczna, o tym świadczy ten znaczek z przekreślonym C, z przekreślonym copyrightem i mniej więcej, bardzo upraszczając, oznacza to, że my możemy to wziąć i zrobić z tym, co tylko chcemy. Więcej, jeżeli mamy zdjęcie, które jest pozbawione pewnego waloru indywidualnego, artystycznego, również możemy je wykorzystać, ponieważ tak naprawdę zdjęcie, które dokumentuje dzieło sztuki, które jest w domenie publicznej, jest ciągle jakby obrazem tego dzieła, a nie indywidualnym utworem. Jeżeli ja bym sobie zrobił selfiaczka na tle Madonny Sykstyńskiej, no to już nie bardzo, chyba że wykadrować te elementy, gdzie nie będzie mojej fizjognomii, no to można jakoś to wykorzystać. W każdym razie kluczem do tego wszystkiego jest to właśnie. Domena publiczna. Żeby dzieło było w domenie publicznej, tutaj też proszę mieć na uwadze, że ja upraszczam w dużym stopniu, ponieważ czasami możemy stworzyć dzieło, które od razu zostanie przekazane do domeny publicznej, ale mówimy na razie o tych rzeczach starych. Żeby dzieło było w domenie publicznej, co musi zrobić jego autor? Umrzeć, oczywiście, umrzeć. Umrzeć w odpowiednim czasie. Umrzeć w takim momencie, żeby minęło dobrych 70 lat minimum od jego zgonu i wtedy to wszystko przechodzi do domeny, może zostać zdigitalizowane, może zostać udostępnione, może zostać wykorzystywane. Oczywiście możemy się spodziewać, że będą różne dziwne działania związane z ograniczaniem dostępu do domeny publicznej. Przykład całkiem świeży. Mamy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Chopina i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zastrzegł nazwisko Chopina oraz wizerunek Chopina jako znaki towarowe. Więc nie mogą państwo używać nazwiska Chopin, żeby, nie wiem, stworzyć sobie własną stronę. Jeśli państwo zrobią stronę, nie wiem, bloga, który będzie przynosił państwu jakiś dochód i nazwiecie go państwo moje ulubione kawałki Chopina, zaraz przyjdzie Narodowy Instytut i będzie wołał o zdjęcie tego. Tak samo jak państwo znajdą zdjęcie, portret, nie wiem, autorstwa George Sand, w każdym razie osoby, która rzeczywiście dawno temu już skonała i będzie na tym Chopin, również Instytut może zacząć sobie rościć prawa. Oczywiście powiem tak, proszę się tym nie przejmować, proszę łamać jak najbardziej takie case'y, kazusy prawne, ponieważ to jest tak naprawdę wielka ściema i ograniczenie domeny publicznej. Instytut nie powinien mieć w ogóle prawa do zastrzegania wizerunku nieboszczyka, który umarł dawno temu, a na dodatek jest Chopinem, więc możemy się spodziewać, że jego wizerunek chcemy wykorzystywać na wszystkie możliwe sposoby. Tak? To, tak, i to jest pewna furtka oczywiście, to jest furtka, która pozwala na przykład stworzenie
powiedzmy jednego wzoru podpisu, autografu i to zastrzegamy. Ale jeżeli sobie weźmiemy wtedy na przykład korpus listów Chopina, no to tych autografów znajdziemy dużo więcej i zawsze tutaj możemy próbować zwalczać to tym sposobem, że no nie ma jednego podpisu, każdy z tych podpisów w jakimś stopniu się różni. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o zasoby, gdzie... Tak. Nie wiem, ale ubolewam. No nie, bo to jest naruszenie de facto prawa na A, przepraszam. Pytałam o to, dlaczego im pozwolono zastrzec. Tak, ja ubolewam nad tym, nie wiem, ja na to osobiście nie miałem wpływu, ja mogłem tylko rozdzielać szaty, a również wyraziłem publicznie parę razy moją opinię na temat ograniczania wolności, bo proszę pamiętać, że domena publiczna to jest coś, co należy do państwa. Państwo mogą z tego korzystać, jak państwu się podoba. To jest jakby dobro wspólne, przepraszam za takie górnolotne słowa, ale dobro wspólne całej ludzkości. A prawdopodobnie, jeśli są inne cywilizacje gdzieś w galaktyce, to one też mogłyby z tego korzystać. Tymczasem takie położenie łapy na tym jest oczywiście działaniem bardzo złym, karygodnym i nielegalnym, no ale... Możemy po prostu teraz tylko protestować i pokazywać, że no nie, no nie, wszystkich nas nie zamkniecie za wykorzystywanie Chopina. Więc proszę pamiętać, że mogą państwo z Polony, czy w ogóle z jakichś zasobów domeny publicznej powynajdywać dużo obrazków z Chopinem i porobić z nimi jakieś obrazoburcze memy i patrzeć, jak Narodowy Instytut próbuje zamknąć Facebooka na przykład, bo tam są straszne rzeczy z Chopina robione. Dobra, przejdźmy teraz do zasobów, gdzie to znaleźć, ale jeszcze momencik, zanim Polona jest ze względu na nepotyzm jako pierwsza, ale również ze względu na przykład, który tu mamy. Mogą państwo spotkać w wielu repozytoriach cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, muzeach cyfrowych, archiwach cyfrowych, obiekty, które są jak najbardziej dostępne, dostępne w wysokiej jakości, wysokiej rozdzielczości, ale czy można, aby na pewno zrobić z nimi to, co się akurat chce? Mamy tutaj tę kaczkę dziwaczkę. Kaczka dziwaczka, państwo kojarzą jeszcze, Brzechwa nad rzeczką podal Krzaczka. No, to jest pierwsze wydanie Kaczki Dziwaczki z roku, uwaga, 1939, z ilustracjami Franciszki Temerson. I to są, w Polonii znajdą państwo i w ogóle w sieci znajdą państwo tylko dwa tomiki Brzechwy. Kaczka Dziwaczka i Tańcowała Igła z Nitką. Oba są w Polonie, oba są wydaniami przedwojennymi. Czy to jest domena publiczna? No nie jest, prawda? Wiemy, że Brzechwa umarł, kiedy, aż popatrzę, w 66, Franciszka Temerson jeszcze lepiej, 988. Wobec tego być może duża część z nas w ogóle nie doczeka momentu, kiedy oni przejdą do domeny publicznej, ale mamy tutaj udostępniony ten obiekt, zresztą ohoho, w bardzo ładnej jakości, wysokiej rozdzielczości. Możemy obejrzeć świetne ilustracje Franciszki Temerson. Kojarzą państwo, pewna żaba była słaba, nie? Przychodzi do doktora. No, Kokoszka, smakoszka, koziołek, no, sójka. O, tutaj właśnie może mała dygresja. Jak przeglądamy te materiały zdigitalizowane, to często natykamy się na rzeczy, które w dużym stopniu weryfikują naszą wiedzę, nazwijmy to szkolną. Państwu się na pewno mówiło w szkole podstawowej czy średniej, że Jan Kochanowski to był taki... co się wzruszał, Urszulkę opłakiwał, pisał tam, panie, to moja praca, a zdarzenie twoje i pod lipą sobie tam na luteńce grał, ale dzięki temu, że mamy digitalizację i te wszystkie rzeczy lądują w sieci w wersji nieocenzurowanej i prawdziwej, mogą państwo zobaczyć, co tak naprawdę we flaszkach Kochanowskiego jest. Że to był po prostu ostry świntuch i pisał takie rzeczy, które z tą lipą to...
no chyba, że w jakimś innym wymiarze. A jeśli chodzi o ojca literatury polskiej Mikołaja Reja, polecam przejrzeć jego figliki. Tak naprawdę dzisiaj może 10% tego byłoby do czytania bez zgorszenia. Okropny, świński, fekalny humor. Ale wracając do Sójki. Pamiętają Państwo, że Sójka wybiera się za morze, po czym zaczyna zwiedzać różne miejsca i w wersji przedwojennej mamy Hotel Ptasi Wilno, mamy Nowogródek, Półtusk Hotel Cip Cip to akurat został. Co tu mamy jeszcze pod Toruńskim Piernikiem? W każdym razie, jeżeli popatrzymy na ten wierszyk Brzechwy z przedwojnia, to Sójka poleciała więc na Kresy pozałatwiać interesy. I mamy tam listę wszystkich miejscowości typu Stryj, Wilno, Grodno i tak dalej. Brzechwa, wydając dokładnie ten sam tomik z tymi samymi ilustracjami, ja wierzę, że niektórzy z Państwa w dzieciństwie mieli dokładnie tak samo wyglądający z tymi samymi ilustracjami tomik Brzechwy. Ja miałem. Co prawda jestem już w wieku takim konkretnym, ale pamiętam, że miałem i to chyba do końca lat 80. wychodziło. Więc po wojnie Brzechwa musiał wierszyk Sójka przerobić. Wobec tego zamiast do Wilna, Grodna, Lwowa, Stryja, Sójka leci na tak zwane ziemie odzyskane, do Szczecina, Gdańska. Oczywiście, tak się zdarzyło. Ale wróćmy teraz do kwestii takiej, czy możemy wobec tego wykorzystać w jakiś sposób te ilustracje Franciszki Temerson i teksty Brzechwy. No nie, to nie jest domena publiczna, to jest coś, co się znajduje tutaj na licencji i zazwyczaj w dosyć mniej lub bardziej widocznym miejscu we wszystkich cyfrowych zasobach mają Państwo zakładkę prawo, rights czy coś takiego. I tam jest wyjaśnione, co z tym można zrobić, a czego nie. I tutaj, mimo że to jest Polona i możemy sobie tę, może już nie walizkę Sójki, znajdźmy coś fajniejszego, Kucharz i Mops może nie, no weźmy sobie Koziołeczka. Możemy tego koziołeczka pobrać w bardzo wysokiej jakości. Jest on bardzo kuszący, jeśli chodzi o jego grafikę. Aż się prosi, żeby go wykorzystać na przykład na jakiś produkt, nie wiem, opakowanie koziego mleka, czy coś w tym stylu. My tego nie możemy zrobić, dopóki nie otrzymamy od właścicieli praw autorskich, tutaj akurat w tym wypadku będą to spadkobiercy Franciszki Temerson, zgody na to, żeby zrobić z tym coś dalej. Ale skoro już jesteśmy w Polonie, no to parę słów na temat Polony. Polona w tym momencie jest jeszcze w odsłonie starej, w tym samym czasie, w tej chwili w sali obok jest prezentacja nowej wersji Polony. Niestety nie pogodzimy tego, ale proszę mi uwierzyć, że nowa Polona będzie już za około 10 dni i będzie dawała nowe możliwości użytkownikom. Polona jest cyfrową biblioteką Biblioteki Narodowej, aczkolwiek w jej zasobach znajdują się również obiekty z innych instytucji. Na przykład z Biblioteki Jagiellońskiej, w tym momencie jest duży projekt digitalizacji miliona obiektów z Biblioteki Narodowej i Jagiellońskiej, umieszczenie ich w Polonie. Oczywiście ten milion to będzie wszystko domena publiczna. Oprócz tego są tu zbiory Muzeum Czartoryskich, trochę zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zbiory prywatne, między innymi trochę malarstwa Aleksandry Waliszewskiej, co zabawne również zbiory Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, które są tutaj domeną publiczną, można akurat stąd je pobierać i wykorzystywać. No i kilku innych instytucji. Oczywiście przede wszystkim jest tu Biblioteka Narodowa i jeśli chodzi o rodzaje obiektów, przepraszam, już, to mamy, tak jak tu widać, książki, czasopisma, rękopisy, mapy i atlasy, druki ulotne, fotografie, grafika, rysunki, pocztówki, nuty. Czyli tak naprawdę to odzwierciedla wszystko to, co się znajduje w Bibliotece Narodowej, z przewagą książek. Więc są pewne problemy, jak korzystamy z Polony, że coś jest w książce, na przykład jakaś ilustracja, dajmy na to ten koziołeczek Brzechwy, ale my go nie znajdziemy z poziomu wyszukiwarki.
My go nie namierzymy, ponieważ metadane odnoszą się do obiektów, a nie do ich jakichś poszczególnych elementów zawartości. Tak jest problem z bibliotekami, ale tak jest problem z książkami. Żeby wiedzieć, co jest w książce, my musimy tak naprawdę tę książkę przynajmniej przejrzeć. Ale co tutaj znajdziemy? Tutaj znajdziemy w zasadzie cały zasób polskiej kultury od średniowiecza po współczesność, tylko ta współczesność jest oczywiście na licencjach. Od psałterza floriańskiego, rozmyślania przemyskiego i kazań świętokrzyskich, takich bezcennych zabytków języka polskiego, które państwo znają z podręczników, od tego poprzez całą masę literatury zawartej w starodrukach, ryciny, mnóstwo map, aż po książki wydawane przede wszystkim w międzywojniu. Więc nie ma problemu, żebyśmy na przykład wpisali Warszawa, wybieramy mapy i atlasy, wybieramy, no wybierzmy sobie może XIX wiek i wybierzemy sobie plan Warszawy z 1870 roku. Jeśli chodzi o jakość digitalizacji, to jest no taka, ale czasami lepsza. Czyli możemy sobie to naprawdę przybliżyć, powiększyć do takiego widoku dosyć porządnego. Oczywiście możemy to pobrać, ja nie będę pobierał, bo to jest duży plik i będzie to się długo ściągało. No i oczywiście jest to do wykorzystania. Grzebiąc w Polonie mogą państwo znaleźć naprawdę interesujące rzeczy, zaskakujące nierzadko, chociażby, nie wiem, może, czy to dobrze wpisałem? Nie, oczywiście, że nie. O, takie coś. To jest akurat widok Londynu tym razem. Widok z Londynu, który jest ekwiwalentem XIX-wiecznym takiego Google Earth'a. To znaczy mamy zrobione zdjęcie z balonu, daguerotyp, a następnie to zostało przerobione na rycinę. I rzeczywiście, wchodząc na Google Earth, możemy sobie tę kamerę ustawić dokładnie w tym miejscu, gdzie wisiał ten balon. A tutaj możemy obejrzeć co do każdej barki na Tamizie i każdego szczegółu miasta, tak jak państwo widzą. To jest mniej więcej taka jakość, jakiej oczekujemy po efektach digitalizacji. Wspomniałem o psałterzu floriańskim. I tutaj ciekawa rzecz, możemy zobaczyć dwie wersje, które mówią o tym, jak w ogóle, mówią o historii digitalizacji, historii bardzo dynamicznej, która zawarła się w kilku, tak naprawdę, czy kilkunastu ostatnich latach. Psał też floriański, przypomnę, prawdopodobnie wykonany dla królowej Jadwigi, przełom XIV-XV wieku, bogato iluminowany, dużo złota, aczkolwiek te iluminacje nie są jakieś takie szczególnie ładne. Powiększmy sobie ten monogram. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest dobra jakość i nas zadowala i że to jest fajne, ale to są skany czy też zdjęcia sprzed lat 8, a to są fotografie wykonane rok temu, więc mogą państwo porównać jakość, ostrość i kolory. O, przepraszam, przeskoczyłem. Więc w tym momencie mamy do dyspozycji coś, co na co dzień spoczywa w jakimś bunkrze skarbcu Biblioteki Narodowej, a jest dla państwa pod ręką do dyspozycji. Mogą państwo sobie przeczytać, zresztą to się bardzo miło czyta. Złote, tak już tytułem wyjaśnienia, złote inicjały i złoty tekst po łacinie, niebieskie po polsku, czerwone po niemiecku, bo to jest w trzech językach. No i to jest psalm, mogą państwo zresztą przeczytać, błogosławiony mąż jen jest, nie szedł
poradzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest. Fajna rzecz, żeby się pouczyć paleografii, zresztą jak są problemy z poszczególnymi literkami, to można zawsze powiększyć. Patrzę na czas, zostawmy Polonę, dosyć tego nepotyzmu, aczkolwiek jest to bardzo kochane dziecko, momentami kłopotliwe. I przejdźmy do kolejnego miejsca. Dzisiaj będziemy mieli dyrektora do spraw cyfrowych Rijksmuseum. Rijksmuseum w Amsterdamie. Ktoś z Państwa był, to na pewno wie, że jest to wspaniałe miejsce, wspaniała kolekcja, dużo Rembrandta, Straż Nocna i w ogóle można tam siedzieć tydzień i się zachwycać. Strona Rijksa wygląda tak trochę jak jakaś taka strona muzeum. Od informacji, gdzie tutaj zdobyć bilety, jakie są wystawy. Ale trzeba wejść do Rijksstudio. Jest po niderlandzku, ale jest tu wersja angielska. Może przerzucę na angielską. Chyba, że Państwo wolą niderlandzką. Angielską. I mamy tutaj prostą wyszukiwarkę, ale możemy sobie po prostu to scrollować trochę też na zasadzie takiej jak w Polonie. No i od razu trafiamy na dobrych znajomych, tutaj mamy na przykład autoportret Van Gogha i zobaczmy, jak możemy się z nim, no jest też dobrze zdigitalizowany, ale zostawmy jego i znajdźmy, właśnie tutaj jedna rzecz, jak Państwo wyszukują w Rijksmuseum, które jest świetnym repozytorium. Tu jest ponad 300 tysięcy zdigitalizowanych obrazów, grafik przeróżnych. Od Rembrandta, Straży Nocnej, po japońską szungę. Więc warto jest czasami, jak Państwu nie działa wyszukiwanie po słowach kluczowych wpisywanych po angielsku, szybko sobie włączyć translator i sprawdzić, jak to słowo jest po niderlandzku. Bo metadane czasami są w językach narodowych. To samo jest zresztą z Poloną, jak będziemy wyszukiwać tam po angielsku, to znajdziemy dużo mniej niż po polsku. W każdym razie, co tutaj mamy? Może zostawmy tę rzeź niewiniątek, może spróbujmy znaleźć sobie, zdaje się, tak jest kod po holendersku, 3x2a. Oj, wpiszmy zwierzęta. Czyli dieren. I tak jak Państwo widzą, mamy od jakichś rzeźb przez mnóstwo dziwnych rycin, studiów. Więcej, więcej, proszę. Jakieś kafelki, jakieś inne obiekty. Szukam czegoś ciekawego. Zobaczmy sobie tego fenka. Tak, to jest fenek, to ciekawa historia, fenek, którego namalował Jacques de Sèvres na potrzeby Buffona, czyli wielkiego zoologa francuskiego z drugiej połowy XVIII wieku i zdaje się jest on podpisany tak, jako l'animal anonyme. Przykro mi, fenku, nie masz imienia, więc fenek nie ma imienia i tutaj co możemy z tym fenkiem zrobić? Oczywiście jak Państwo chcą, możemy zaraz przejść na Straż Nocną i sobie ją oglądać, ale fenek jest dosyć wdzięcznym obiektem. Oprócz tego, że tutaj obejrzymy pełny opis, pełne metadane, oczywiście jest również tutaj copyright i mamy, że to jest public domain, dane, które akurat katalogerzy Rijksmuseum wypełnili, możemy dodać sobie to do ulubionych, do naszego Rijksstudia, udostępnić w społecznościówce, oczywiście powiększać, pomniejszać, no i pobrać całego fenka. I tutaj od razu mamy tę fajną informację.
Rijks Studio po prostu i Rijks Muzeum zachęca do tego, żeby wykorzystywać ich rzeczy na różne sposoby. Oprócz tego, że Rijks Studio pozwala na załadowanie tych wszystkich obrazów, a przypomnę, jest ich ponad 300 tysięcy i są to naprawdę fajne rzeczy, to zachęca w taki sposób, że nawet ma specjalny konkurs z Rijks Studio Awards, które przyznaje za najfajniejsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne wykorzystanie tych materiałów. Wobec tego na przykład, jak Państwo, może dzisiaj zobaczymy, tak, na pewno zobaczymy na panelu, mogą Państwo zobaczyć takie te osłonki na oczy, jak się leci samolotem, żeby nie świeciło, z oczami wyciętymi z portretów barokowych. Fajnie się w tym wygląda, naprawdę. Pluszowe kapibary, jakieś, o, nie będę, nie chcę tutaj psuć prezentacji Petera Horhelsa, który pokaże najfajniejsze rzeczy, a proszę uwierzyć, że będą bardzo fajne. W każdym razie możemy tu oczywiście sobie podejrzeć jakieś propozycje, a tu możemy sobie tego naszego fenka, o, przepraszam, bo tu moje jakieś prywatne rzeczy, sobie obejrzeć. I jest to naprawdę porządna fenkowa jakość. Dobra, wracamy do Rijksa, nie do tego Rijksa, tylko do tego Rijksa. Co jest jeszcze ważne, mamy tutaj Rijks Studio, które, ciągle jesteśmy w Rijks Studio, ale mamy Rijks Studio spersonalizowane, czyli ja na przykład chcę ten Kindermord in Bethlehem, czyli Kindermord, mam nadzieję, że Państwo rozumieją, że to jest mordowanie kindów, czyli rzeź niewiniątek, możemy sobie dodać do jakiejś kolekcji, którą zrobiliśmy. Tutaj widzę, że mam ileś kolekcji, dodaję do kolekcji moich ulubionych i mam to w mojej kolekcji. A tu jest mój profil. Państwo mogą mieć swój profil w Rijks Muzeum, trochę nie wiem, co tam jest, co tam mam, czy nie mam jakichś okropnych rzeczy. Nie mam chyba, nie mam. Przewinę tego kota na coś jednak bardziej cenzuralnego. Dalej jest, tak będzie tak. Kot jest bardzo ciekawy zresztą, bo to jest propaganda protestancka związana z zakonami, jakoś tak w XVI wieku. Oj, zobaczmy sobie po prostu tego kota. Tak, scena jest taka, że mamy tutaj zakonnicę, która Fleisch macht Fleisch, mięso robi mięso, mięso za mięso, więc zakonnica proponuje kotkowi rybę za w sumie nie wiem co, ale to jest jakiś kawałek też do jedzenia najwyraźniej, więc w Rijks Studio poza tymi arcydziełami Rembrandta takie rzeczy też spokojnie możemy znaleźć. Wróćmy do studia. I tutaj jak mam odłożone, jak Państwo widzą, odłożyłem sobie dopiero co ten Kindermord i on tutaj jest. I tutaj jest jakiś folder, gdzie sobie wrzucam różne ciekawe obrazki, które namierzam. I to Państwu po prostu nie zginie. Tam się tworzy społeczność i ta społeczność, co najciekawsze, może wyjść poza samo Rijks Studio, poza samo Rijks Muzeum. Można to spokojnie, te swoje kolekcje, boardy udostępniać w mediach społecznościowych, podpiąć pod swoje strony i jednym słowem, użytkownik staje się niejako sam kuratorem wielkiej, wspaniałej kolekcji muzealnej. Kolekcji, dodajmy, takiej, której nawet zwiedzający Rijks Muzeum nie zobaczycie, ponieważ bardzo wiele z tych rzeczy, bardzo wiele zwłaszcza rycin, rękopisów, akwarel jest po prostu pochowanych po magazynach. Więc wiadomo, że na stałej ekspozycji nie będzie na przykład tej świetnej ryciny. Świetnej ryciny, która przedstawia
zdenerwowany krucyfiks, który postanowił wyciągnąć rękę z gwoździem i złą zakonnicę, która grzeszyła, pomiziać tym gwoździem po twarzy. Tego oczywiście na ekspozycji nie ma, nie ze względu, że to jest jakaś niska jakość artystyczna albo że kogoś to obrazi, w Amsterdamie raczej nikogo takie rzeczy nie obrażą, tylko ze względu na to, że to jest inny typ zbiorów, jest to rycina, która po prostu gdzieś spoczywa w gabinecie rycin, podobnie jak najpewniej te reikonosy, które są szczególnie urocze i pochodzą z jakiegoś albumu zoologicznego jednego z podróżników holenderskich, to jest chyba Gordon. Aha, tak, to jest Gordon, dobrze. Oprócz tego, no co tu pokazywać, no mogę tylko zachęcić Państwa, żeby tam po prostu wejść i przeszukiwać, bo tak? Nie, już zapomniałem. Proszę wziąć mikrofon, bo to się nagrywa. Nie nagrywa, tylko tłumaczy, a nagrywa też. To tak dla porządku, gdybym chciała zrobić sobie serię koszulek i zrobić na nich biznes, to w Riks Muzeum mogę wykorzystać wszystko, co tam znajdę, a z Polony muszę za każdym razem sprawdzić źródła. Ale 99% rzeczy w Polonie to też jest domena publiczna. Ach, świetna informacja. Tak. Więc proszę pamiętać, dziękuję. Jeśli dowiedziała się Pani tego akurat tutaj, to 10% dla mnie. Czy ja mogę od razu jeszcze jedną rzecz? Jasne. Bo to jest bardzo duży problem dla wielu ludzi, którzy korzystają z tych materiałów. W tych sytuacjach, nawet jak jest w Polonie, gdzie jest informacja o tym, że to nie jest wolne, że trzeba się skontaktować ze spadkobiercami, jeśli się chce wykorzystać w dowolny sposób, jak szukać? Trzeba napisać do instytucji, która to udostępnia. Czyli Biblioteka Narodowa zna wszystkich i udostępnia, tak? Zasadniczo nie udostępnia bez odpowiedniego uzasadnienia. Przekierowuje do odpowiednich osób, ewentualnie pośredniczy. Czyli na przykład chce pani wykorzystać fotografię Dorysa, pisze pani do... w zasadzie najlepiej do pracowni praw autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej, a oni już się zajmują resztą. I na przykład spadkobiercy Dorysa chcą od pani za wykorzystanie 10 tysięcy, a pani mówi, nie, znajdę coś z domeny. A wtedy skan do pobrania jest bezpłatny? Skan zawsze jest bezpłatny do pobrania, więc tutaj nie, proszę... Bo rozmaite instytucje... Mimo wszystko, to znaczy nawet jeśli prawa są wolne, zwykle to są niewielkie sumy, ale jednak pobierają jeszcze za, no skan, za udostępnienie pliku tak naprawdę. Ja to potępiam. No ja też. I druga rzecz od razu, żebym już potem nie musiała męczyć, jak jest z agregowaniem tych treści, to znaczy i z Polony, i na przykład stąd, to znaczy czy one są jednocześnie w Europeanie, czy są, nie wiem, w World Digital Library. Jeśli chodzi o WDL-a... Polona jest w Europeanie, tak, prawda? Tak, w Europeanie, Rijks też jest w Europeanie, większość rzeczy jest tak naprawdę w Europeanie, tylko że czekają nas zmiany, o tych zmianach Państwo dowiedzą się tak naprawdę jutro na panelu o bibliotekach cyfrowych, ponieważ no, powoli dochodzimy do nowego stopnia otwartości zbiorów. Tak naprawdę odchodzimy od dużych agregatorów. Zamiast tego staramy się serwować informacje bezpośrednio użytkownikowi. To znaczy nie jest tak, że my znajdujemy sobie coś w Europeanie, Europeana nas przeniesie do jakiegoś mniejszego lokalnego agregatora, ten agregator przeniesie nas do katalogu biblioteki lub muzeum, a tam dopiero po kliknięciu w coś dojdziemy do wersji zdigitalizowanej. To jest jednak trochę niewygodne. Chodzi o to, żeby tworzyć pliki z manifestami dokumentów i je bezpośrednio osadzać czy w przeglądarkach użytkownika, czy w przeglądarkach, które robimy w ramach projektów naukowych, tworzyć po prostu wybory. Tym się zajmuje konsorcjum IIIF. Tutaj nie chcę wchodzić, bo to są sprawy bardzo, bardzo techniczne i tutaj jak się rozgadam, to zaraz Państwo wyjdą do ministra Glińskiego. I jutro zostanie to w sposób przystępny wyjaśnione przez najlepszą ekipę, to znaczy będzie mówił o tym
będzie o tym mówiła Sonia Wronkowska z Biblioteki Narodowej, Ben Albritton ze Stanfordu, Andrew Hankinson z Oxfordu i Mathieu Bonissel z Bibliothèque Nationale de France. Oni na pewno to wyjaśnią należycie. W każdym razie to agregowanie danych jest, dane są ważne, bardzo ważne, metadane oraz dane, które my wyciągamy na przykład z książek, bo one pozwalają na inżynierię językową, na dalsze rzeczy, które są naprawdę nieprawdopodobne, bo okej, my mówimy, tak jak pani wspomniała, robimy sobie koszulki i robimy dobry interes, ale proszę sobie wyobrazić, że my w pewnym momencie możemy dokonać analizy stylometrycznej, i przypisywać do konkretnych autorów anonimowe dzieła. Po prostu na zasadzie słownictwa stylu, który zostanie rozpoznany, wykorzystując mechanizmy inżynierii językowej, my możemy do tego po prostu dojść, namierzyć to. W każdym razie Rijksmuseum, jak wczoraj akurat rozmawialiśmy z Peterem Horchelsem, również jest zainteresowane wdrożeniem tych technologii IIIF-a, więc tak naprawdę najlepsze przed nami. Nie jest źle, jest bardzo fajnie, ponieważ te muzea, instytucje, biblioteki się otworzyły, udostępniają, ale chodzi o to, że to, co my sobie wyobrażaliśmy jako dostępność 3 lata temu, okazuje się, że można to jeszcze upgrade'ować, można to zrobić jeszcze fajniej i jeszcze bardziej otworzyć te zasoby dla użytkowników. Ponieważ to nie chodzi tylko o to, że udostępniamy właśnie skan obrazek. Tu chodzi również o metadane i o ile jest to możliwe, zawartość tego. Jeśli mamy tekst, fajnie by było to zocerować, zrobić, żeby książka była przeszukiwalna. Jeżeli mamy grafikę, dobrze by było zastanowić się nad jakimiś deep learningowymi rozwiązaniami, które pozwalałyby identyfikować, co na tej grafice jest. Już były takie eksperymenty, wpuszczono około 1000 grafik z Rijksa i kazano maszynie rozpoznawać je. Było bardzo fajnie, bo na przykład tam dzieciątko Jezus było rozpoznane jako młynek do kawy, a człowiek na koniu było, że to jest naga kobieta na niedźwiedziu. Takie naprawdę ciekawe rzeczy. W każdym razie tak wracając, bo już pamiętam, jakie zdanie, jak miało brzmieć zdanie, które chciałem skończyć, że po prostu tutaj oczywiście nie zobaczymy nawet jakiegoś promila tych zbiorów, nawet na prezentacji Petera Horchelsa też nie dotknął państwa tak bezpośrednio, jak po prostu odwiedzając tę stronę Rijksmuseum, gdzie wszystko, no, można po prostu zatonąć w tym, jak zresztą w każdym takim przystępniejszym repozytorium zbiorów zdigitalizowanych. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy poza Rijksem. Aha, mamy NYPL. Czyli Biblioteka Publiczna Nowojorska, która owszem się strasznie reklamowała jako posiadająca świetne zbiory i udostępniająca je, ale jednak jest ten problem, że większość tych zbiorów, jak zresztą możemy tu zobaczyć, jest chroniona prawem autorskim, w domenie publicznej nie ma tego zbyt dużo, ale tak czy owak możemy sobie znaleźć Audubon albo Audubon, czyli autor prac zoologicznych. Wiem, że on tutaj jest udostępniony po prostu w wysokiej jakości, więc możemy znaleźć ileś grafik, które możemy oczywiście też wykorzystać. Nie jest to Rijksmuseum, ale jest również interesującą propozycją, jeśli szukamy materiałów. Pobiera się tutaj, tylko proszę nie zwracać na to uwagi, tylko od razu pobierać TIFFy w wysokiej jakości, bo one dopiero są zadowalające. Nie będę tutaj pokazywał, bo będzie mi się ściągał długo. Oprócz tego NYPL opracował kilka aplikacji. Mam nadzieję, że ona gdzieś tu jeszcze jest widoczna. Nie jest widoczna, więc nie pokażę. W każdym razie też proszę uważać nad wizualizacją zbiorów, ponieważ tutaj w NYPL akurat mamy to przekłamanie, że wprowadzono wiele rękopisów perskich i arabskich i w metadanych
wpisano rok hidżry, czyli po prostu daty się nie zgadzają. I jak mają Państwo te wykresy ze wszystkimi materiałami, to nagle okazuje się, że no, trochę za wcześnie rozkwita sztuka perska. I jakieś takie XVII-XVIII-wieczne rękopisy perskie są gdzieś około roku tysięcznego. Dobra, co dalej? A, oczywiście Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Tutaj też spróbujmy znaleźć po prostu kota. Tutaj mamy do dyspozycji też prawie całą kolekcję, ze względu na to, że Rijksmuseum ma bardzo specyficzne zbiory. Tam jest głównie malarstwo. No bo oczywiście w Niderlandach głównie uprawiano malarstwo. Bardzo niewiele rzeźby, dużo materiałów płaskich, więc to się idealnie nadaje do digitalizacji. W momencie, kiedy my mamy do dyspozycji takie obiekty, no to jest już trochę trudniej. No, w Rijksie jest jeszcze dużo kiczowatej porcelany, bo tam, prawda, lubili to, ale już mając do dyspozycji chociażby te egipskie koty, no to nie jest to aż tak wygodne, spodziewalibyśmy się tu serii zdjęć, 3D, zdaje się, tutaj możemy znaleźć za to ciekawą rzecz, o właśnie, no popatrzmy na to. To jest egipska święta wydra. No, wydro. Wydrę możemy sobie obejrzeć, możemy obejrzeć sobie jej pyszczek, przybliżyć ją, ma bardzo, jest bardzo, bardzo fajna, prawda, te takie łapki. I tutaj możemy sobie tę wydrę pobrać. Jakość tutaj też nie jest aż tak cudowna i fantastyczna, jak byśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali, ale da się z tym nadal wiele zrobić. Tyle, że nie jest to muzeum, mimo że oczywiście to jest Metropolitan i w ogóle, och, jakie mają wspaniałe kolekcje, nie jest to muzeum, do którego użytkownik, ja mówię teraz oczywiście mój osobisty stosunek, do którego użytkownik tak bardzo się przywiązuje, ponieważ Rijksmuseum daje Rijksstudio, daje tę możliwość personalizacji, daje możliwość pracy z własnymi kolekcjami, tworzenia własnych zbiorów, nadaje użytkownikowi tę pewną funkcję kuratorską i to jest w tym najfajniejsze. Tutaj akurat tego aż tak fajnie zrobionego nie mamy. I glosa już za chwilę, 10 dni w Polonie też będzie tworzenie własnych kolekcji, ponieważ też wchodząc w dygresję związaną z Poloną, w momencie, kiedy mieliśmy 40 tysięcy zbiorów, no to jakoś dało się je ogarniać, dodając do ulubionych. W momencie, kiedy mamy 2 miliony i 3 milion w drodze, no to jednak tych ulubionych odkładają się tysiące. Więc tworzenie własnych kolekcji, nie tylko moje ulubione, ale moje ulubione książki kucharskie, moje ulubione, nie wiem, rysunki Norwida, moje ulubione kawałki Chopina, a dążymy tak naprawdę do tego, żeby móc tworzyć kolekcje nie tylko z obiektów, ale z fragmentów, więc to już nie jest moje ulubione książki kucharskie, tylko moje ulubione przepisy na pieczoną gęś, bo możemy sobie zaznaczyć po prostu odpowiedni fragment i gdzieś go odłożyć. Więc to jest pewien model, przepraszam za słowo, granulacji danych, do którego dążymy. I wróćmy jeszcze, zobaczę ile mamy czasu, niewiele. A, Gallica. Gallica, mówiąc tak najbardziej prostym językiem, to jest francuska Polona. Nawet się nazywa, nie? Gallica, Polona, tu Galowie, tu Polanie, nie Lechici. W sumie może powstanie też Lechika kiedyś. I tutaj możemy sobie przeszukiwać. Problem z tym jest taki, że trzeba wpisywać po francusku. Nie ma tutaj metadanych po angielsku za bardzo. I zdaje się, nadal nie ma wersji angielskiej. Na panelu o 16 będzie Mathieu Bonicel. Proszę zgłaszać wszelkie pretensje do niego, nie do mnie. Ale jeżeli tutaj sobie poszukamy, wpiszemy kotka po francusku, oprócz tego, że wyjdzie nam pierwsza podpowiedź, żeby wpisać Chateaubriand, a nie Chat, to otrzymamy wyniki.
i otrzymamy jakieś ciekawe koty, które możemy tu sobie na przykład zawęzić do tylko obrazów. I możemy na przykład zobaczyć fantastyczną fotografię przedstawiającą kota pijącego chyba piwo albo wino z butelki. Możemy to powiększyć, obejrzeć kota i być szczęśliwymi. Problem tylko jest z pobieraniem, ponieważ można pobierać tylko kadry stąd. A kolekcja jest świetna, bo proszę pamiętać, że to jest Bibliothèque Nationale de France, to jest Paryż, tam nikt im za bardzo nie ukradł ani nie spalił, jedynie w czasie rewolucji oni sami kasując zakony, wzbogacili swoje kolekcje o mnóstwo rękopisów średniowiecznych i innych naprawdę dobrych materiałów. Kiedy właśnie rozmawiałem z Mathieu Bonicelem, on bardzo ładnie to ujął, kiedy ja zacząłem mówić, och, no ale u was, zaczął mówić o naszych stratach polskich wojennych, jakie były ciężkie, musiałem znaleźć jakieś coś dla przeciwwagi, powiedziałem, no a u was w czasie rewolucji to też tam nieźle. Nie, 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 pamiętaj, że to, co Kościół stracił, wtedy zyskało państwo. Kurczę, facet ma rację. Bo oczywiście tutaj mała dygresja, mamy ciągle problem z tymi rozproszonymi kolekcjami i żeby je zebrać w jednym miejscu, czy przynajmniej w kilku miejscach, zdigitalizować je i udostępnić, musimy naprawdę się natrudzić. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest trud, żeby przekonać bibliotekę diecezjalną, że warto digitalizować i warto udostępniać. Ciągle mamy tę mentalność, na szczęście coraz mniej i ona już tak jest spychana na jakieś marginesy, że jeżeli coś jest u nas, w naszej instytucji, w naszym muzeum, to mamy to zachomikować, zamknąć, nie pokazywać, nie dawać. Podczas gdy czołowe instytucje oczywiście robią tak, że digitalizują, udostępniają i tylko się cieszą, kiedy rzeczy są w jakiś sposób wykorzystywane. Tutaj przykład, jedyna biblioteka cyfrowa obecnie, która daje znaki wodne na skanach rzeczy z domeny publicznej, to jest Biblioteka Apostolika Watykana, więc jeśli ktoś będzie na audiencji u papieża Franciszka, proszę go poprosić, żeby zdjął te znaki wodne. Ja sądzę, że to dla niego będzie istotne. Dobra. Gallica Getty. Muzeum Getty'ego to jest Los Angeles i Malibu. Wspaniała kolekcja. Tylko że tutaj nie mamy integralnych obiektów. Tak jak Państwo widzą, to są antyki, nie wiem, jak to przetłumaczyć, starocie, nie? Starożytności, rysunki, rękopisy, malarstwo, fotografie, rzeźba. Możemy tutaj wyszukiwać w poszczególnych kategoriach i też sobie wpiszmy znowu kota. Nie mamy całego rękopisu zdigitalizowanego, tylko jakieś fragmenty opatrzone metadanymi. Czyli jak chcemy mieć miniaturę średniowieczną, gdzie będzie się znajdował jakiś kot, no to ona gdzieś tutaj na pewno nam wyskoczy. Akurat nie wyskoczyła, ale możemy, weźmy sobie, pewnie jest jakieś słowo zawierające ten rdzeń. Tutaj jest problem z metadanymi. Mamy świętą Jadwigę Śląską, to jest rękopis, który powstał mniej lub bardziej w Polsce, bo na Śląsku. I możemy przyjrzeć się bardzo ładnej Jadwidze, ale oprócz tego, że możemy ją obejrzeć, co jest fajne, możemy zalinkować tutaj do konkretnego kadru. To jest coś, czego nie oferują wszystkie instytucje kultury, ale możemy to ładnie embedować na naszych stronach właśnie w tym viewerze. Jeśli chodzi o pobieranie, mamy tutaj możliwość pobierania, możemy wybrać sobie najwyższą jakość, wyświetlają nam się podstawowe metadane i wybieramy niestety, jakie są cele tego, że pobieramy i po co nam to. I musimy czasami ten formularz bardzo mocno rozwijać, ale myślę, że jak Państwo będą używać tego repozytorium, to szybko Państwo się nauczą, że trzeba szybko kliknąć dwie losowe rzeczy, pobrać i się tym nie przejmować, bo to jest domena publiczna i Getty jasno przyznaje, że to są zbiory otwarte i nie ma tutaj z nimi problemu. Wracamy tutaj.
Internet Archive. Temat, na który nie będę wchodził, bo to jest dużo więcej niż czy biblioteka, czy archiwum cyfrowe. Widzę, że jest Marcin Wilkowski, który by pewnie dużo powiedział o tym, jak Internet Archive archiwizuje internet, ale o tym będzie również jutro cały panel. W każdym razie jest to rozwiązanie, które daje dostęp do zbiorów przede wszystkim z bibliotek akademickich ze Stanów Zjednoczonych. Również umożliwia pewną personalizację. Interfejs jest, powiedziałbym, nieco toporny w takim stylu twardych informatyków, przez co jest arcywygodny i fajny. Jeśli zobaczymy tutaj, zobaczę co mam w ulubionych, może mam coś akurat ciekawego. Nie przegląda się tego w taki sposób jak w Rajksie czy w Polonie, nie ma tego całego deep zoomu, nie ma jakichś, Bóg wie jakich funkcjonalności, ale jest to po prostu bardzo wygodne narzędzie, tylko że akurat nie chcę pokazać moich ulubionych. O, pokazuję. O, Gay Life. Tu są również, jest możliwość uploadu własnych kolekcji zdigitalizowanych, więc co bardzo ciekawe, mogą Państwo tu natrafić na czasopisma polskie z lat 90., których nie udostępnia żadne polskie repozytorium w obawie przed prawami. Zobaczmy, o, to jest na przykład ładna książka, zbiór wierszyków o perskim kotku, stylizowane są na właśnie perskie rubajaty, czyli rubajaty o kotku perskim. O, dobrze, za dużo, może jeszcze wrócę. Tutaj mamy pełne metadane tego. Wiemy, że to jest zdigitalizowane przez Bibliotekę Kongresu, w kolekcji Biblioteki Kongresu. Tutaj mamy również metadane techniczne i tutaj możemy sobie przeglądać książkę albo możemy już przejść do takiego widoku pracy z całym obiektem. Trochę oldschoolowo się, prawda, animują przekładane strony. Ale czyta się w tym bardzo wygodnie, jest to przyjemne narzędzie, a przede wszystkim zawiera naprawdę nieprawdopodobną ilość materiałów, do których czasami trudno dotrzeć, ale ze względu na to, że jest to strona, która zbiera materiały z wielu instytucji, tutaj znajdziemy naprawdę bardzo dużo. Na podstawie tej strony archiwa, na podstawie zasobów archiwa, są budowane inne biblioteki cyfrowe. Najfajniejsza moim zdaniem to jest oczywiście TABHL, Biodiversity Heritage Library, czyli biblioteka cyfrowa zawierająca książki przyrodnicze. Więc tutaj można spędzać naprawdę dużo czasu i nie będę akurat tego pokazywał, bo tu już wsiąkniemy. W każdym razie dużo albumów, zwierzątek i jest naprawdę fajnie. Wracamy. O, dobrze, to jest, znaczy, że to jest już koniec. Pokazuję rzecz bardzo banalną, czyli Polona Typo. Ja wiem, że Państwo pewnie dobrze znają tę aplikację. Kto jej nie zna, no to tylko pokażę, o co w niej chodzi. Jest to aplikacja, którą zrobiliśmy na podstawie zasobów Polony, która pozwala nam... na generowanie dowolnego tekstu za pomocą liter wyciągniętych z książek, afiszy, innych materiałów zdigitalizowanych w Polonie. Oczywiście możemy sobie podmienić, jak nam się nie podoba, możemy podejrzeć, z jakiego to jest obiektu i przejść do tego obiektu w Polonie. Możemy dowolnie zmieniać, możemy wybrać, że na przykład chcemy tylko rękopisy, określić czas, jakoś ten tekst sobie sformatować, no i oczywiście udostępnić, pobrać jako
animacje, cover na Face'a i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne narzędzie. Mnie już się bardzo znudziło i go nie cierpię. I jak pokazuję, to mam takie poczucie, że Państwo wszyscy wiecie, już macie dosyć tego polona typo. Ale to pokazuje, co my możemy robić z tymi zbiorami. Ponieważ to nie jest tylko tak, że te zbiory ożywają i tak wracając właśnie do tej nekromancji, ci martwi ludzie dają nam coś, co my ożywiamy w świecie materialnym i my robimy jakąś produkcję. Nie, my na podstawie tych wszystkich otwartych danych udostępnianych przez biblioteki cyfrowe, muzea cyfrowe, inne zasoby, my możemy budować aplikacje, my możemy tworzyć strony projektów naukowych, my możemy przetwarzać cały zasób, ogromny zasób danych, wykonywać wszystkich eksperymentów związanych, czy to z inżynierią obrazu, inżynierią językową. Możemy tworzyć na przykład EPUB-y, dokonując jakiejś korekty OCR-a. Więc tak naprawdę wszystko, co Państwo sobie wymyślą, Państwo mogą z tym zrobić. I dziękuję. Sprawdzę jeszcze, co teraz, czy my mamy kolejną sesję, czy mamy jeszcze, ponieważ nie mamy moderatora, więc w razie czego, jeśli mają Państwo pytania, to zapraszam. O, 13:30, czyli okej, mamy jeszcze 13 minut. To znowu będę ja. Proszę bardzo. Jak Polona traktuje dzieła osierocone? Znaczy, oczywiście pod kątem ich wykorzystania dalszego. Zasadniczo Polona wystrzega się od tego, żeby publikować dzieła osierocone właśnie zakładając to, że jak już dajemy coś, to chcemy, żeby to było jasne, że to jest domena publiczna i że można z tym coś robić. W tym momencie, ze względu na duży projekt digitalizacyjny, jakim jest Patrimonium, znajduje się tam trochę dzieł osieroconych, przy czym sierocenie odnosi się zazwyczaj do grafiki na okładce, do jakichś rysunków wewnątrz, nie odnosi się na przykład do całego tekstu książki. Tyle, że no, jest to sprawa, która no, zawsze jest kłopotliwa w digitalizacji i raczej unika się po prostu digitalizowania i udostępniania dzieł osieroconych. Jeśli to wszystko, to myślę, że będzie się dało kawę wcześniej zgarnąć, zanim tamci wyjdą. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.